Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 9. odcinek z naszej serii Zagrajmy w Diablo 3 Reaper of Souls. Wiecie co, trafiłem do jakiegoś innego miejsca totalnie, w sensie zrespiłem się i trafiłem tutaj, do jakiegoś punktu nawigacyjnego, a w ogóle nas tutaj nie było, ale mamy jeszcze nową wiedzę, bo przed chwilą pokonałem nowego przeciwnika, posłuchajmy. Urzędnica stanowi swego rodzaju fenomen. Jak na owada ma ogromne rozmiary i prawdopodobnie dzięki temu, gdy zostanie zaatakowana, wyzwala potężną energię. Niewiele jest informacji o tych stworzeniach, ponieważ tylko nieliczni badacze przetrwali spotkanie. Lepiej nie próbować zgłębiać tego zagadnienia. Ale wiecie co, tak się cholera jasno zastanawiam, gdzie ja jestem, bo... no nie kończyłem tutaj odcinka. Poczekajcie, gdzie mnie wypierniczyło? A, dobra, my przyszliśmy stąd, okej. Okay. Tak pamiętacie, tutaj właśnie wyszliśmy z tych pieczarów. I trafiliśmy tutaj. Że jest tu więcej kultystów. Okej, czyli po prostu po prostu nas teleportowało od razu do punktu nawigacyjnego. O, właśnie z tym przeciwnikiem się biłem. Wtedy po raz pierwszy. No dobra, także co, no chyba tutaj pozwiedzamy. Okej, czyli po prostu gra mnie zrespawnowała przy punkcie nawigacyjnym. No dobra, może to i lepiej. A tymczasem ruszajmy już dalej. Dobra, i mamy jakiegoś szamana. Chodź tu, panie szaman. Wszystko pod ko... A dobra, może nie będę śpiewać. Nowa wiedza, posłuchajmy. Dawno temu pięć klanów plemienia Umbaru opuściło te Ganze i wyruszyło na północ. Po przemianie w Kazrów tylko nieliczni przedstawiciele starszyzny zachowali władzę nad magią. Wiedza ta jest przekazywana najzdolniejszym potomkom, którzy zostają potem niebezpiecznymi szamanami Kazrów. No dobra, także mogliśmy posłuchać trochę o tych całych szamanach. Chciałem oczywiście pośpiewać tu ten kultowego palucha szamana, ale może sobie odpuszczę. Zresztą, że ja nie jestem jakimś fanem rapu, żeby nie było. Znaczy kiedyś byłem, ale to tak. Na pewno nie takich ludzi. Jakoś tak, nie wiem. Gusta mi się bardzo zmieniły na przestrzeni lat, jeśli chodzi o muzykę. No dobrze. Ale no dzisiaj już rapu nie słucham w ogóle. Plemiona Kazrów stały się poważnym zagrożeniem. Atakują karawany i zapuszczają w rejony, gdzie wcześniej ich nie widywano. Pomóż nam. Zapłacimy ci 25 sztuk złota za każdą kazrową głowę. O, słyszeliście? 25 sztuk złota za każdą kazrową głowę. To jak chce wam się polować, to idźcie. Musi się naładować. Przydałoby się Geraltowi to powiedzieć. Myślę, że on by przyszedł. Dobra, także tu wyjaśnienie. Czy my coś w ekwipunku mamy nowego? Niekoniecznie. Okej, to ruszajmy dalej. Dobra. A właśnie jeszcze jedna rzecz, czy ja mogę? Dalej nie mogę zwiększyć poziomu trudności. God damn it. Myślałem, że podwiększymy, byłoby śmiesznie. Może ewentualnie po pierwszym akcie będzie możliwość zwiększenia poziomu trudności. Fajnie by było, bo w sumie ten level naprawdę słaby jest. W takim sensie, że łatwo jest na tym trudnym, no. Jakkolwiek abstrakcyjnie to nie brzmi. Musi się naładować. Dobra, zamroźmy tych ancymonów, że... O kurde, jak mi wjechał, dzika bestia. Dawno się z nim w sumie nie klepaliśmy. Dobra, dawaj, dawaj go, nasz nekromanto, lecisz z nim. Dobra, jeszcze tego pseudo-enta ubijemy. Okej. Z tego co widzę, ta lokacja też jest dosyć spora. Ale spoko, jakoś to tam sobie pozwiedzamy. Muszę czekać. Tego właśnie poprzedni odcinek, mimo że nie skończyliśmy zadania fabularnego, to... właśnie przerwałem odcinek poprzedni w tym miejscu, w sensie na początku tej lokacji, bo pamiętałem właśnie, że ona jest dosyć spora. Więc nie chciałem tutaj kontynuować tego wątku. Kurde, co to jest, jakieś żaboludy? Nie chciałem kontynuować tego wątku, bo właśnie ta lokacja też jest dosyć spora do zwiedzenia. No i troszeczkę nam zajmie to, zanim tylko złoludy tak naprawdę znajdziemy. Uniwersalne części, okej. Dobra, to drzewo wstanie? O dziwo nie. Oho, elitka! Musi się naładować. No to lecimy z tematem. Dobra, dawaj, dawaj, pani nekromanta, szybciej, szybciej, tyraj, tyraj, tyraj. No okej, łatwo padli. I mamy już kolejny poziom, 25, już w pierwszym akcie, pozdrawiam. Dobra, tutaj widzę, że mamy lepsze naramienniki, także sobie wdziejmy. Tego szmaragdu nie mam gdzie włożyć właściwie, zobaczmy umiejętności. Kościane kolce, co my tu mamy? Mroźne kolce. Pozostawia zamrożony obszar, który zmniejsza szybkość ruchu przeciwników. To może być spoko w sumie. Włócznia z kości, krystalizacja. Zmniejsza szybkość ataku przeciwnika i zwiększa twoją szybkość ataku za każdego trafionego wroga. O, to może być fajne. Co tu jeszcze mamy? Kościane widmo, nowa umiejętność. Zobaczmy. Wypuszczasz kościane widmo, które wyruszy na polowanie na wrogów. Przy uderzeniu zadaje obrażenia. Zyskujesz ładunek co 15 sekund i możesz przechowywać do 3 ładunków. Czas odnowienia zostaje skrócony za każdego pochłoniętego trupa.
Okej. Okay. Dobra, także widzę, że jeśli chodzi o lewy i prawy, to wracamy do tych podstawowych umiejętności. Ale z jakimiś tam nowymi runami, więc będzie też inaczej. Okej, okay, no i faktycznie z tego co widzę, to tam może nie jest to jakoś bardzo zauważalne, ale faktycznie bijemy się szybciej, kiedy strzelamy tymi strzałami. Nie widzę, że tutaj mamy zgranie żywiołów z naszym golemem, bo on też jest lodowy. My teraz też naparzamy ciągle lodem, także spoko. Okej, okay, co my tu jeszcze dostaliśmy? Karwasze, ale są gorsze. Także nie ma co ich nawet przewidziewać. Muszę czekać. Dobra, jeszcze kryształek zasnuty. Okej, okay, i tu z tego co pamiętam, moi drodzy, jest fabularne przejście dalej. Tutaj na górę. Tylko tej bramy. Tą bramę chyba możemy otworzyć, ale tak jak mówię, moi drodzy, tam jest przejście dalej, więc na razie tej bramy otwierać nie zamierzam. Na razie to zostawimy i zwiedzimy sobie tą lokację tutaj jeszcze. Te poprzednie tereny. Dobra, ta buława to taka mechowa trochę. Tu chyba minus 60% do obrażeń miałem, także pozdrawiam. Taka trochę słaba ta broń. A tu też, moi drodzy... A właśnie, przypomniało mi się, że chyba nie przejdziemy przez tą bramę Kazrów, dopóki chyba nie pokażemy im Kostura. Z tego co pamiętam, tak mi się wydaje przynajmniej. Że chyba nawet jakbym kliknął na tą bramę, to i tak bym nie mógł przejść. Bo... O kurde, jak mi wywalił z rogów. Bo zwróćcie też uwagę, że... zwróćcie też uwagę, że mam zaznaczony cel na żółto tutaj, na mapie, w tym miejscu. Także faktycznie, chyba nie dałbym rady tam przejść, tak? Dawaj, dawaj, panie golem, atakuj, dobrze. Golem ma dużo obrażenia, muszę przyznać. Brakuje ci miejsca w torbie? Chętnie pomogę ci nieść część łupów. Spróbuj, jeśli starczy ci odwagi. No, ty szelma tam lepiej, nie kozacz. Dobra, także weźmy sobie ten kostur zaginiony w Uskaryny, okej. Dobra, także mamy i kostur. Podejść do barykady Kazrów. No właśnie, i teraz dopiero z tego co pamiętam, oni nam otworzą. Oho, elitka. Dobra, zobaczmy jak to widmo wygląda. Wow. Nie no, to widmo to widzę, że też zadaje dobre obrażenia. Jak mi wjechali z szuflady, co to było? Dobra, poumierali? Okej, jeszcze dzika bestia została. Mamy jakąś tarczę, tylko że ja tej tarczy nie wdzieję, bo mam broń dwuręczną, także i tak sobie z niej nie pokorzystamy. Mamy jeszcze jakieś południowe wyżyny. Jakaś zupełnie inna część tej lokacji. Okej. Okay. Ale ładne obrażenie dostają. Oho, i mamy jakąś poboczną lokację całkowicie. Zobaczmy, co to jest właściwie. Jaskinie klanu Księżyca. Okej. Okay. Zaraz sobie tam zajrzymy. Potrzeba więcej czasu. Jak najbardziej, chętnie zobaczę, co tam na nas czeka ciekawego. O kurde, ile wy tych gamoni jeszcze nam tu przyślecie. Proszę umierać. Proszę umierać, bo ja nie mam czasu na głupoty. Na mnie tu lokacja czeka jakaś ciekawa. Mam nadzieję, że ciekawa. Dobra, nie zwiedzajmy może dalej mapy, tylko wejdźmy do tych jaskiń. I zobaczymy, co tu właśnie ciekawego jest. Przypominam, że właśnie... O, pajączki, dzień dobry. Że musimy właśnie podejść do tej barykady Kazrów. Ale na razie to zostawimy. Dobra, i w ogóle też z tego co widzę, to jakieś ładunki mi się zbierają na... jakieś ładunki mi się zbierają na tej dzidzie do rzucania. Wow, jak mi spadło na łeb. Widzieliście jaka pułapka, kurde? Skubani. Dobra, obrywają ładnie. Chociaż, kurde, chciałbym wrócić już do poprzednich umiejętności pod jedynką i pod trójką. One były dużo lepsze. Ale... dopóki nie odblokujemy jakiejś nowej runy czy czegoś takiego, no to musimy troszkę poczekać na wzięcie tych nowych umiejętności, znaczy właściwie tych starych, tylko w nowej formie. Ale akurat ta kościana dzida, muszę przyznać, że jest spoko, naprawdę. Wiem, że fachowo się nazywa włócznia, nie upominajcie mnie. Bo zawsze jest tak, że ja coś sobie tak dla beki mówię, jakiś ekspert się wypowie, że to jest włócznia gamoniu, a nie dzida. Spokojnie, wiem. A to była... czekajcie, to była włócznia? Tak, włócznia, dobra, okej. Dzida to jest taka, wiecie, do dziabania. A włócznią można też rzucać. Spokojnie, naprawdę wiem takie rzeczy. Dobra, co tu jeszcze? Mamy jakieś zwłoczki? O, złoto, super. Złota i tak, no w tym let's playu niemalże nie używam. No bo tak jak mówiłem, nie chcę sobie ułatwiać życia i korzystać z tego sklepu. Chociaż tak naprawdę w sklepie powiem wam, że... w sklepie jedynie na samym początku są takie OP rzeczy, no bo... na początku, na pierwszym levelu mamy, wiecie, jeszcze te białe przedmioty, albo w ogóle nie mamy żadnego przedmiotu. No i tak, wiecie, to jest takie...
Na samym początku sklep jest OP, więc jeśli na przykład grę przechodzicie po raz drugi, no to tak jak mówię, sklep w wypadku właśnie samego początku gry. Sklep w wypadku samego początku gry jest naprawdę OP, ale później to już tak mało przydatny ten sklep. Jedynie do sklepu się chodzi po to, żeby sprzedać złom, tak naprawdę zebrany po drodze. O, kolejny poziom. A tak naprawdę później to już... Dobra, co my tu mamy? Ożywienie, nowa umiejętność. Ożywiasz wszystkich poległych wrogów... A nie, to nie jest nowa umiejętność. Okej, osobista armia, nowa runa. Zobaczmy. Odnoszone obrażenia stają zmniejszone za każdego aktywnego ożywionego sługę, okej. Dobra, dwójeczki jeszcze nie użyję. Zobaczmy trójkę. Słabość. Zapach krwi. Przeklęci przeciwnicy otrzymują zwiększone obrażenie od twoich przywołańców, okej. Pana Golema musimy jeszcze chwilkę poczekać. Może armia szkieletów? Coś tam nam się może odblokowało? Zobaczmy. Armia umarłych. A, to jest ta umiejętność. Skażony uścisk. Z ziemi wysuwają się ręce, które zadają obrażenie wrogom. O, trochę jak ten, jak Hades. No dobra. Nasz golemek niestety się rozsypał. Dobra, ale jak pamiętacie, akurat tej umiejętności pod dwójką nie można zbyt często używać, bo ona ma bardzo duży cooldown. No właśnie, 120 sekund. Także jedynie będziemy się bić jedynką i trójką. I tu widzę, że mamy poziom drugi tych jaskiń. Ale cofniemy się troszeczkę, bo już chciałem powiedzieć, jak ostatni gamoń, cofniemy się do tyłu, ale nie mówcie tak nigdy. Tylko do tyłu można się cofać, pamiętajcie. Chociaż są takie ancymony, co się cofają do przodu, ale to już jest abstrakcja, mniejsza z tym. Dobra, ale chciałem tu jeszcze właśnie zwiedzić ten korytarz. Oho. Here we have elitka. Lecimy. Okej, dobra, ta dwójka jak widzicie jest naprawdę mocna. Użyłem tylko dwójki i już padli. No dobra, liczyłem na jakieś większe wyzwanie, ale jak nie, to nie. O, tu jeszcze ten kozłolud ze mną biega, ale zaraz niestety chyba zniknie. Czekajcie, tu mam jakieś bonusy, osobista armia, no właśnie, niestety już zniknął, ale nie szkodzi. Najgorzej, że też 2 minuty właśnie trzeba czekać na odnowienie tej umiejętności, to jest naprawdę sporo. Kurde, czemu ja powiedziałem umiejętności? Nigdy w życiu się tak nie odzywałem. Zawsze normalnie mówię umiejętność. Ja się staram ładnie posługiwać polskim językiem, a teraz jakaś umiejka. Co ja gadam w ogóle? Kończę się już! Już kończę karierę na tym YouTubie, już nie umiem mówić. Oho. Kolejne drzewo nam na łeb spadło. O, gobliny, chodź tu. Gdzie on jest? Chodź tu, farfoclu. Kurde, suwać się. Nie, odejdźcie. No bo mi goblin ucieknie, kurde. No, puść. Nie, goblin, stój. Dobra, walnąłem go. Kurde. Chodź tu. Musi się naładować. Chodź tu, szczawiu. Chodź tu, dawaj go. Jeszcze, no bij go. Dobra, coś średnio mi idzie ta walka z tym goblinem. Nie, no, on w ogóle traci życie? Coś tam traci, ale mało. Kurde, ucieka mi. Nie, no chodź tu. Chodź tu! Noż kurde, co za gamoń! Wracaj! Get over here, jak to mówi Skorpion. Potrzeba. W tym Mortal Kombat. Oh, come on! Lutuj go tą czwórką! Dobra, jest, mamy to. Okej, za wiele to on nam nie dał, ale coś tam chyba dał, nie? Nie, no serio. Tak się pociłem nad tym goblinem, a on dał mi takie pierdoły. Dobra, może teraz coś lepszego dostaliśmy? O, proszę bardzo, rzadkie rękawice lepsze. Tutaj niestety gorsze. Okej, lecimy dalej. Dobra. Co ja dostałem z tej kaplicy? Aha, chyżość, dobra. Jestem teraz chyży. Chyży, czyli zapierniczam jak Usain Bolt na 100 metrów. Dobra, lećmy. Kurde, się darłem za tym goblinem. Mam nadzieję, że nie zrobiłem przesterów na mikrofonie. Ale to wiecie, to jest angażująca walka z takim goblinem, żeby nam nie uciekł. Dobra, czy tu mamy elitkę? Mamy elitkę. Najgorzej, że jej nie widzę. Potrzeba więcej czasu. Muszą służyć cyklonom. Przez chwilę w nas nie wątpiłem. Dobra, Szelma, ty się do mnie wypowiadaj. Dobra, patrz, jaką mamy armię. Szkoda, że na chwilę. Ale zawsze coś. Muszę czekać. Niestety ta armia zaraz minie chyba. Wiesz, jak to w sumie... Czekajcie. No właśnie, ona kurde szybko mija. Szkoda. Ale tak z drugiej strony ta umiejętność pod dwójką, którą aktualnie mam właśnie zbindowaną. O, zapiski Uryka Wiedzącego, część pierwsza. Długo i ciężko pracowałem, aby opanować mroczną magię.
Nareszcie zbieram żniwo. Magda mnie doceniła. Obiecała przydzielić mi specjalne zadanie, które przyniesie wieczną chwałę wielkiemu panu. Nie mogę zasnąć. Jutro ma wyjawić, co to będzie. Okej, fajnie to było posłuchać. Mamy jakieś tam dodatkowe zapiski. Dobra. A to jest też naprawdę świetne, że to jest zrealizowane w formie takich audiologów, nazwijmy. To mi się mega podoba. Właśnie nie trzeba się zatrzymywać i czytać tych wszystkich dzienników, tylko one po prostu sobie lecą w tle, a my napierdzielamy dalej potworki i to jest naprawdę dobre. Bo wiecie, w starszych grach to pewnie jest coś w stylu, że no trzeba się zatrzymać i przeczytać ten dziennik, a tu mamy właśnie audio nagrane. Kiedyś to w ogóle było śmiesznie, bo gry, tak, jak tak sobie teraz przypomnę, to przecież gry w latach na przykład 90. jeszcze, już nie może w końcówce, ale już tak na początku lat 90. no to przecież gry wtedy ważyły w kilobajtach. 20 kilobajtów chyba gry ważyły, coś takiego? Wyobrażacie sobie 20 kilobajtów? Gdzieś dzisiaj jedno zdjęcie waży 3 megabajty około. Więc to jest takie śmieszne, że nawet przecież, no kurde, na takiej Amidze na przykład, to dzisiaj by nawet, no żadne zdjęcie nawet by się tam nie wczytało, bo za dużo, nie zmieściłoby się na dysku. Pajcie to? Nie, no dziwne naprawdę. Dziwne czasy to były. Dobra, nekromanta, ty naparzaj w nich, a nie tam pierniczysz o esencji. No, dziękuję. Dobra, widzę, że chyba tych umiejętności 1-3 tak nie opłaca się zbytnio używać. Nie, muszę przyznać, że te następne umiejętności nekromanty jakieś są średnie. Wcześniej to naprawdę naparzaliśmy takie chore kombosy tym nekromantą. Kiedy mieliśmy, moi drodzy, te podstawowe, te pierwsze umiejętności, armia szkieletów, tam pod jedynką coś jeszcze było specjalnego, już nie pamiętam niestety co, bo dawno nie używaliśmy tego skilla. A te takie późniejsze umiejętności, te, które na przykład mam teraz zbindowane, to takie średniawe są, muszę przyznać. Ja teraz jedyne co robię, to naparzam tylko lewym, prawym. A poza tym, to no nic nie robię podczas walki, no jedynie z elitką tam odpalę sobie czwórkę, dwójkę, inne takie rzeczy, oho. Dobra, ale nie, on dwójka akurat jest potężna, tylko szkoda, że ma taki duży cooldown. Ochłania cię słabość, leszczu. Dobra, o diament. Muszę mieć więcej esencji. No durne stworzenia, durne, ale żyją, no co zrobisz, nie? Dobra, powybijajmy ich wszystkich, ale nie, widzę, że jak używam lewego i prawego na zmianę, no to naprawdę też bardzo dobrze się napierniczamy. Coś jeszcze dostałem, mamy serce sangwiniczne, tylko niestety go nie poużywam, bo mam broń dwuręczną, także z tego serducha muszę zrezygnować. Gorsze miejsce do zaparkowania wozu. Dobra, naparzajmy tą dziką bestię. Kurde, ona odporna jest dosyć. O, co tam było? A, te nazwy przedmiotów też są takie śmieszne. Dobra. Tu już widzę, się zbliżamy do tej bramy, na czym mi na razie nie zależy. Chciałbym sobie jeszcze zwiedzić środek tej lokacji. Dobra, dawaj, nasz pani nekromanto, lecimy. Cofnijmy się i ten. I pozwiedzajmy sobie. Ale fajnie te lodowe kolce wyglądają, podobają mi się. Ładnie, ładnie, ładnie się prezentują. Dobra, co my tu jeszcze interesującego znajdziemy? Na razie to tylko droga jakaś i tyle w sumie. Dobra, z tego pniaka niestety nic mi nie wydropiło. Tu mamy kolejnych przeciwników. Ale bez kitu, naparzamy lewy, prawy i oni giną łatwo też. O, jakaś glewia. Zobaczmy. Ale to niestety nie jest na naszą klasę postaci. Także sobie nie poużywamy. Ale tak z drugiej strony raczej to też ta broń do nekromanty by średnio pasowała. To są te jaskinie klanu. Także tutaj już byliśmy. Kurde, jak uniknęła, widzieliście to? Jaka skubana żaba. Jak Ancymon uniknął normalnie ciosu. A tu mamy coś ciekawego. Jakąś katedrę małą. Ale niestety tu chyba nie wejdziemy, szkoda. Dobra, o, skrzynię bym ominął. Fajnie było. Tak, fajnie było, super, no. Nie wiem, co Szemba miał na myśli, ale spoko, fajnie było. Ale w ogóle to jest, moi drodzy, śmieszne, że my... Nie wiem, czy ja dobrze liczę, ale jeśli liczę dobrze, to wbijemy połowę maksymalnego poziomu, czyli 35 level postaci, chyba na końcu pierwszego aktu. Tak mi się wydaje. Także będzie śmiesznie. Także już w ogóle gra będzie naprawdę łatwa. Ale gramy na wysokim, więc
Więc tutaj ten exp leci o wiele szybciej. O chyba 75%, jak dobrze pamiętam, to jest naprawdę sporo. Z jednej strony, o, elitka. Okej, kolejny poziom. Z jednej strony, moi drodzy, może gdybym zostawił normalny poziom trudności, to bym mniej sobie ułatwił rozgrywkę, niż mi się wydaje. Bo w sensie, z jednej strony ten trudny poziom może i utrudnia, bo przeciwnicy są bardziej odporni, ale z drugiej strony on ułatwia, bo szybciej wbijamy level. Więc już sam nie wiem w sumie, czy zostawić ten normalny, czy... Znaczy zostawić trudny, czy normalny, już sam nie wiem. Bo z jednej strony ten trudny to jest trochę ułatwienie, bo szybciej wbijamy level, o wiele szybciej niż powinniśmy. Moim zdaniem. Okej, mamy lepsze rękawice. Dobra, i tu mamy Nodachi, ale... patrzcie, nie mi odejmuje regeneracji. Dobra, zobaczmy umiejętności, jakieś nowe, słabość. Niedołężnienie, co my tu mamy? Wycieńczenie. Potęguje ataki... potęguje efekt zmniejszenia szybkości ruchu przez pierwsze 5 sekund, okej. I nowa umiejętność pasywna jeszcze. Rigor Mortis. Umiejętności trucizn spowalniają również przeciwników o 30% i zmniejszają ich szybkość ataku o 30% na 5 sekund. No tak, tylko tutaj tyczy się to trucizn, a ja żadną trucizną chyba nie napierniczam, wydaje mi się. Nie ma żadnej trucizny. No dobra. W takim razie nie będę tej umiejętności pasywnej brał, bo to mija się z celem trochę. Po co mi umiejętność na truciznę, jak nią nie biję? Dobra, idziemy. O, właśnie. Znajdzie dziedziniec posiadłości Leoryka. No dobra, no ruszamy. Ale kurde, naprawdę, wydawało mi się, że ten akt pierwszy jest o wiele krótszy. Myślałem, szczerze mówiąc, że właśnie jak się zabija Leoryka, to... A czemu się użyła dwójka? Nie klikałem dwójki. Halo. Chyba, że kliknąłem przypadkowo. No trudno. Ale wydawało mi się, że właśnie akt pierwszy kończy się w, nie w tej całej tam posiadłości, do której aktualnie zmierzamy. Tylko w momencie zabicia Leoryka. Ale widocznie coś mi się porąbało. Chociaż też tak jak mówię, ja nigdy w Diablo... a nie, bo ja jedynki używam, a nie dwójki, przepraszam. Dwójka to jest inna umiejętność, okej. To miałem po prostu cooldown na użycie każdej umiejętności. Dobra. Tylko jakieś truchło bestii, ale nic tu w sumie nie znajdziemy ciekawego. Dawaj, dawaj, pani nekromanta, naparza ich. Dobra, poszło. Okej, no to co, ścieżką do góry w takim razie. Tu jeszcze mamy jakieś przejście, ale tu widzę, jest ślepy zaułek. Ale może coś tu ktoś zadł chyba wróg. Dawaj, dawaj, co my tu jeszcze mamy poza potworkami? Niestety chyba nic, liczyłem na jakąś skrzynkę czy coś, ale szału nie ma. Dobra, lecimy dalej. Szelma z tej kuszy naparza, co mu ją dałem. Chyba dobrze pamiętam, nie, że ja mu dałem kuszę. Czy tam jakieś naramienniki mu dałem? Już nie pamiętam, ale coś tam mu dałem. Taki miły człowiek ze mnie. Jestem ciekaw, który gracz daje NPC-owi przedmioty. Zwłaszcza ja, który dał legendarny przedmiot Templariuszowi. To już w ogóle dorobiłem. No ale wiecie, no... ja nie gram w to Diablo, w sensie na tym let's playu, tak żeby jakoś grindować specjalnie postać, czy tam z tych legendarów jakieś klejnoty wyciągać, czy jakieś zaklęcia. Nie interesuje mnie to, po prostu chcę wam pokazać przejście gry takie luźne. Nie chcę jakoś tam specjalnie skupiać się na tym, że o, moja postać musi być najlepsza i jak nie będzie najlepsza, to usuwam let's play i koniec. Nie, no tak bez ciśnienia, po prostu żeby sobie luźno pograć, pokazać wam tą grę, historię i tak dalej. Bo historia, jeśli ktoś jej nie zna, to jest nawet dość ciekawa, muszę przyznać. No bo jak już jednak się gra ten... Ja chyba piąty raz przechodzę tą grę, o ile się nie mylę. Piąty czy szósty nawet. Więc jak już ktoś przechodzi tyle razy tą grę, to historia ciekawa już nie jest zbytnio. Ale po prostu mega przyjemnie mi się w to gra, więc... stwierdziłem, że właśnie też przed premierą Diablo 4... może przypomnijmy sobie, jak to było. W Diablo 3. Północny Wyżyny. I tutaj, moi drodzy, chyba już widzę, że ten odcinek potrwa dłużej. Znaczy, wy to widzicie wcześniej, ale... Ale ja nie... Oj, mamy chyba pierwszy amulet, czy nie? Nie, ale ten amulet widzę, że jest lepszy. 10% więcej obrażeń. Okej. Dobra, bo tutaj chyba... Właśnie, ta lokacja jest też dosyć spora. A niestety nie mamy tutaj punktu nawigacyjnego. A problem jest też taki, że jak się teraz wrócę do Tristram i tutaj wrócę do tej lokacji, to całe zwiedzanie się zresetuje. Znaczy inaczej, jak wyłączę grę i włączę z powrotem, to całe zwiedzanie się zresetuje, więc... musimy zwiedzić tą lokację całą w tym odcinku. O, Vekiera, co to jest? Gorsze.
Muszę przyznać, że ten topór mi strasznie dużo regeneracji dodaje, to jest naprawdę spoko, także jeszcze pewnie minie dużo czasu, zanim na jakąś lepszą broń trafimy. Nie no, ale ta dwójka to jest chora, jeden strzał i obrywają. Znaczy w sensie giną. Masakra. I to o elitkach mowa, a nie o zwykłych przeciwnikach. Masakra, naprawdę. Muszę mieć więcej. Dobre, dobre. Co ten szaman tyle ginie? Ej, no zobaczcie co jest. Obrywaj, stary. Dobra, coś strasznie długo ginął. Okej, okay, coś dostaliśmy ciekawego? Jakieś budki, ale te budki to tam szału nie ma. Dobra. Prawda, w ogóle to jakoś szału nie ma w tej lokacji. No ale widzę, że jest chyba dosyć spora właśnie, także troszeczkę zwiedzania nas jeszcze, moi drodzy, czeka. Ale spoko, dłuższe odcinki z Diablo, ja jestem jak najbardziej za. Dobra. Ja w sumie widzę, że jak nie bijemy się z grupą wrogów, tylko z jakimiś pojedynczymi, to chyba nie ma sensu nawet naparzać tego, tej umiejętności pod jedynką. Dopiero ewentualnie teraz tutaj. Bo ta jedynka to jest właśnie ożywienie wrogów. A trójka co to było? Aha, to jest ta klątwa na przeciwników. To akurat trzeba używać. Tak naprawdę jedyna umiejętność, która nam się tak przydaje teraz podczas walki... Jak ten bęben wystrzeliło. Która nam się przydaje teraz podczas walki tak cały czas, to jest trójka. Badaj nad kazrami. Moich prostackich kompanów nie interesują kazrowie, tylko nagrody za ich głowy. Ja jednak jestem przekonany, że można się z nimi porozumieć. To oczywiście niebezpieczne zadanie, ale jestem gotów podjąć to ryzyko. No okej, czyli ten Ancymon chciał zbadać kozłoludy, no dobra. Oho, i tu mamy chyba posiadłość Leoryka w tym miejscu. Znaczy ten dziedziniec cały, no dobra, to tam na razie nie idziemy. Pozwiedzajmy sobie resztę tej lokacji. Oho, chyba elitkę mamy tutaj, tak jest. Dobra, to naparzajmy wszystko co się da. Ja pierdzielę, ta dwójka to jest cudowne, naprawdę. Oni padają jak muchy z tego, i to elitki. Ten mi tu kurde jakiś mur wystawił, co ty stary? Potrzeba więcej czasu. A wreszcie to widmo wypuśćmy. To widmo ma o wiele, widzę, szybszą regenerację. Ile to się odnawia? Czekajcie. No właśnie, co 15 sekund dostaję ładunek. Może warto to widmo naparzać. Tylko mi tak trochę niewygodnie, bo to muszę jedynkę, trójkę, czwórkę. Może trójki i czwórki używajmy podczas walki po prostu. Ojej, jaka gorsza broń. Niemalże na minus 100% ogólnie ujmując. Dobra. Co my tu jeszcze mamy w zasadzie? Taka trochę stypa. O, masakra kazrów. Nikt nie przeżył. Ten głupiec Belard zginął, próbując rozmawiać z kazrami. Pojawili się kultyści. Uciekłem, gdy tylko ich zobaczyłem. Nie mam ochoty na czarną magię. Słyszałem krzyki moich kompanów, ale nie mogłem im pomóc. Okej, okay, także niestety tutaj poumierali trochę. Zobaczmy ten pierścień, czekajcie. Tu mi daje 16 w zaokrągleniu, tutaj więcej. Dobra, to ten magiczny zastąpimy. Okej. Okay. Jak ta lokacja się prezentuje? No już trochę ją zwiedziliśmy, może nie jest aż tak... Głupie te kozłoludy. Widziałem jak jeden trzymał topór ze złej strony. No co nieźle, to fajne te kozłoludy, pozdrawiam. Ponura różdżka. Ale tego nie poużywamy, to jest dla czarodzieja. Właśnie, nigdy gry nie przeszedłem czarodziejem, co ciekawe. Przeszedłem niemalże każdą klasą. Jedynie chyba mnichem i czarodziejem właśnie nie przeszedłem. O, tu mamy, widzę, punkt nawigacyjny, okej. Okay. Dobra, ale pozwiedzajmy sobie jeszcze tą lokację. Z tego punktu nawigacyjnego chyba i tak nie będę korzystać. Myślę, że udamy się tam już trochę dalej. Jedyne co, to możemy z tego punktu sobie skorzystać, żeby... żeby co ja chciałem powiedzieć. O, jakieś rzeczy. Ale gorsze oczywiście, tu jeszcze jakieś zwłoki. Jedynie możemy sobie skorzystać z tego punktu, żeby udać się do Tristram i ten. I... O, a tu pierścień jakiś wyrzuciłem chyba. Czego nie zauważyłem? Zobaczmy, pierścień męstwa. Gdzie on jest? Ale szału nie ma, chociaż tutaj... Czekajcie. Muszę policzyć. No 1% niby jest lepszy, tak w ogólnym rozrachunku. Czekajcie, tu jest... No dobra. Tylko w takim razie załóżmy. Ten 1% lepiej zawsze git. Także możemy się, moi drodzy, wrócić do Tristram, ja tylko posprzedaję sobie rzeczy
No i udamy się już zgodnie z wątkiem fabularnym dalej. Nie chcę tutaj jeszcze kończyć, bo jak wyłączę grę, no to po prostu lokacja mi się cała zresetuje i będę musiał tu jeszcze raz wszystko przechodzić, więc no, nie ma po prostu sensu. Myślę, że ruszymy sobie już tam właśnie po prostu dalej. A to było już. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Strasznie ten kapłan się powtarza. Północne wyżyny. Dobra. A nie chcę właśnie, żeby lokacja się nam resetowała, więc wejdziemy tam po prostu do środka. I zobaczymy, co tam się dzieje w tym całym dziedzińcu. Na dziedzińcu, przepraszam. Nie w dziedzińcu, tylko na dziedzińcu. God damn it, co ja mówię? Co ja gadam za głupoty? Ja już nie umiem w mówieniu, naprawdę. Dobra. A, bo my tu nie wejdziemy. Trzeba iść tu do góry, okej. Do mnie, bestie! No, do mnie, bestie, i zginął. Nawet nie zdążył dokończyć kwestii dialogowej. Mamy kolejny level, okej. Chociaż poczekajcie chwilę, czy ja dobrze myślę? Moment. Czekajcie, co to jest za teren? Tereny łowieckie Leoryka. Ale tam widzę mamy... Dobra, to może dojdziemy do kolejnego punktu nawigacyjnego w tym odcinku po prostu i tyle. O, nowa wiedza. Mieszkielniki są demonami, które za pomocą plugawej sztuki czarnoksięskiej można przywołać z płonących piekiem. Uwielbiają ścigać zdobycz, aby zatopić w niej ogromne kule. Zazwyczaj wystarcza to władcom tych demonów na przygotowanie zaklęcia i dobicie ofiary. No to jest strasznie mroczny ten dziennik. Dobra. I my musimy ruszać gdzieś w tą stronę z tego co widzę. Kolejne jeszcze przedmioty. No ale trochę słabe to. Dobra, i my musimy właśnie iść tutaj fabularnie dalej. No ale dobra, to na razie to zostawmy. Pozwiedzajmy sobie jeszcze całą tą lokację. Oho, jakieś kurde kulki z energią. Jak ja widzę jakiekolwiek kulki w tej grze, czy to takie niebieskie, czy te fioletowe promienie, to lepiej naprawdę spierniczać, gdzie pieprz rośnie. Kurde, kolejna elitka. Mogłem użyć później tej umiejętności. Dobra, posyłajmy te duchy. Kurde, zaś jakiś szaman nas bije. Jeszcze mamy jedną elitkę, może lepiej jego... Okej, wyjaśnione. Obawiam się, że nie. Obawiam się, że nie, ale co się obawiasz, że nie, że co? Kurde, co ty mnie tu chwytasz, ty, kamoniu? Proszę mnie nie bić. Nie no, ile tych przeciwników się tu namnożyło? Skąd wy się tu panowie wzięliście wszyscy? Dobra. Jakie przedmioty otrzymaliśmy? No, niestety takie, które mi się nie przydadzą, szkoda. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu jeszcze możemy iść. Kurde, ta lokacja chyba jest większa niż mi się wydawało. No ale dobra, najwyżej po prostu zrobimy dłuższy odcinek i tyle. Mi w Diablo się gra bardzo przyjemnie, także ja naprawdę chętnie będę nagrywać odcinki dłuższe. Zwłaszcza, że co ciekawe, odcinki z Diablo jakoś specjalnie dużo mi nie zabierają miejsca na dysku, więc... Więc tym bardziej. Wiecie, że ja z tym miejscem to tak mówię bardziej w kontekście internetu oczywiście. Bo niestety, no ale nie mogę nagrywać odcinków zawsze po godzinie czy coś takiego, no bo internet by mi się skończył chyba w 2 tygodnie w takim tempie. I byście nie mieli odcinków wcale i byłoby smutno. Muszę mieć więcej esencji. Dobra, nie gadaj tam o tej esencji, tylko naparzaj, stary. A nie, tam jakieś głupoty gadasz. Dobra, tylko ciekawe, czy wbijemy kolejny level w tym odcinku jeszcze, byłoby śmiesznie w sumie. Dobra, czy oni wszyscy padli w końcu? Musimy częściej tą włócznią naparzać. Dobra, a tu jeszcze, o kurde, widzę, że trochę to większe niż oczekiwałem. No dobra. To drzewo mnie o dziwo nie chce zaatakować. Jak w tej grze was nie chce coś zaatakować, to jest aż dziwne, naprawdę. Oho, kolejna bestyjka. Dobra, elegancko. A nie, widzę, że nie jest to aż tak duże, dobra. Trochę większe niż oczekiwałem, ale nie aż takie też wielkie z kolei. Wypuść tego ducha, stary. O, pięknie, dobra. Ta zjawa pod czwórką jest dobra, naprawdę. I właśnie nie zauważyłem wcześniej, ale ta dzida też robi swoje, naprawdę. Zobaczcie, ona kosi niesamowicie. Może niekoniecznie tego górskiego wędrowca, ale jak tak przenika przez tych wszystkich przeciwników, to też robi sporo obrażenia.
Dobra, wszyscy padli ładnie. Okej, okay, kurde, jeszcze zamiast przesunąć postać, tą mapę przesunąłem, zaraza. Dobra. O, jeszcze mapę odpaliłem. Tu mamy jeszcze jakiś dzyndzel śmieszny. Zaraz zobaczymy, co tu jest. To ołtarz jedynie, z którego 26 zł. No super. Po prostu świetnie. Całą mapę przechodzę tylko po to, żeby zebrać 26 zł. No niestety, czasami hack and slashe takie są, ale to trudno. Oho, kolejne ancymony, uwaga. Dobra, no i co, no w sumie poza tym to tu taki styp są trochę, nic tu się nie dzieje. Tam widzę, mamy studnię uzdrowienia, ale damy sobie z nią spokój, bo HP mam pełne i tak. Więc nie będę się tam specjalnie po tą studnię fatygować. A widzicie, tu mamy nawet jeszcze jedną. Także nawet nie musiałem. Okej, całe to zwiedzone, więc możemy ruszać teraz w tamtą stronę. Ależ mamy sexy płaszczyk na naszym nekromancie, zobaczcie. Fajnie, fajnie. Aż naprawdę zachciało mi się mega zagrać w Titan Questa, no. No i to mi się podoba. Dobra, jesteśmy na dziedzińcu. Okej, jeszcze boost do expa, super. Oho, elitka. Dobra, to użyjmy na niego w takim razie. Nie no, nawet nie, nie, te ręce nawet nie zdążyły nic zrobić, no. Niestety. Nie no, niech mi dadzą możliwość zwiększenia poziomu, naprawdę, bym już chciał na ekspercie pograć. A tutaj to tak kurde. Ale z drugiej strony, jakbym za szybko odpalił też wyższy level, no to też, no w o wiele szybszym tempie bym... Jakie? Aha, nie mam esencji faktycznie. Jakbym za szybko też odpalił zbyt wysoki level takiego na przykład eksperta, no to też za szybko bym wbijał doświadczenie. I wtedy gra byłaby jeszcze łatwiejsza, więc no, nie ma chyba to jednak sensu. Ten trudny poziom jest taki w porządku, wydaje mi się. Nie bój się końca. Po prostu będę za każdym razem sprawdzać, czy możemy zwiększyć poziom trudności przed każdym odcinkiem. Jeszcze dostałem jakiś pierścień, ale... O nie, patrzcie, ej, lepszy od tego magicznego. A nie, nie lepszy. Myślałem, że tam jest 25% regeneracji, a nie 2,5. Dobra. Saszy. A czemu on nie odpowiada? Dobra, lecimy. Posiadłeś Leoryka. Okej, okay, teraz tak. Czy my mamy tu może... Albo wiecie co? Może w tej posiadłości zakończymy. Ja się tylko tepnę jeszcze do miasta, sprzedam rzeczy i w tej posiadłości Leoryka możemy sobie skończyć. Mam tylko nadzieję, że nie będę musiał tam speedrunować. Teoretycznie miałem punkt kontrolny, więc raczej nie. No dobra, to może ja się tam po prostu teleportnę jeszcze. Nie wiem, czy gra mnie tutaj zrespi, czy nie, ale zobaczymy jeszcze. Dobra, także mówię, ja sobie tu zakończę. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i tą posiadłość Leoryka zwiedzimy już sobie jutro w następnym odcinku z Diablo 3 Reaper of Souls. Na razie.